pewna partia nie chce uznać porażki. Nie chcę uznać. I robią wszystko, prawda, żeby do tego się dostać, no metodami wiemy jakimi. Jak pan podsumował te 8 lat rządów PiSu? Źle, bardzo źle. To jest to co piszą także w prasie. A rozliczają wszystkie te afery teraz, jeżeli chodzi o te wybory kopertowe, afera wizowa? Dobrze. Powinni to robić? Oczywiście, że powinni robić, z tym, że widać już w tej chwili po tych komisjach całych, że tamci nie powiedzą niczego. Każdy już zapomniał, nie ma pamięci, z nikim nie współpracował, nikt z nikim, z nią nie ustalał, chociażby wczoraj z panią Elżbietą Witek, także będą wszystko robić, żeby na nich nie było, o tak by powiedział. Czy te 13 emerytury powinny zostać, czy coś innego dla tych emerytów, bo tu dużo narzeka osób, że jeszcze im nie wystarczy, jak ktoś ma małą emeryturę. No kto ma małą emeryturę, to będzie narzekał. Na pewno. Ale nie, coś innego może by się przydało zamiast tych 13, jak pan myśli, tych 14? Każde pieniądze się przydadzą. 800 dla wszystkich powinno być, jeżeli chodzi o młodych. Emeryturę? Nie, o młodych teraz mówię, 800 plus. Komu dawać? Bogatym, biednym, pracującym, wszystkim? No, nie rozpatrywałem tego, nie myślałem o tym. A po wyborach pan zadowolony ogólnie, że Platforma wygrała? Znaczy no koalicja? To się okaże. To się okaże. Także jeszcze za krótko jest, żeby oceniać Platformę. Mam takie pytanie o te zmiany w telewizji. Na lepsze czy na gorsze w TVP? Nie ocenię, bo nie oglądam telewizji. Nie oglądam pan w ogóle telewizji. Wystarcza pana wszystko, jak to wygląda? Mogłoby być lepiej, nie? Ile te emerytury u pana? Najniższa. To musi być ciężko. Ciężko. Jedna emerytura czy dwie u pana w domu? Dwie. To chociaż tyle. Jakby pan był sam, to chyba ciężko. No to by mnie... Ciężko by było. 13, 14 pomaga coś, czy za słabo? No, na pewno. Na pewno, no. A jak można jeszcze pomóc emerytom? Finansowo. Jakieś waloryzacja co miesiąc by była, czy... W ogóle. No jak pomóc? No żeby to tańsze wszystko było, nie? Z tymi cenami coś zrobić? Tak. A drogo jest teraz w sklepach? Drogo. No chleb ile kosztuje na przykład, co pan kupuje? 3,20. 3,20? Mhm. A wcześniej ile kosztowało? Niech mi podatek oddadzą, to nie chcę ani 13, ani 14, ani 15. Czy pan nie chce od nich łaski żadnej? Nie, chcę moje pieniądze. A rząd miał na takie rozdawanie? Przecież rząd to się utrzymuje z naszych podatków. No to tak, jakiś mi dał ze swoich, prywatnych, to by mi dał. Ale przecież on daje z naszych podatków. Nie, no ale to oni liczą, że średnia emerytura to jest około 4, a kto ma dzisiaj 4? Jak już nagrywam, to poniżej 2 tu ma. No jak, bo to jest wiele. Znaczy... Ale przecież on daje z naszych podatków. To jakie? A inflacja tak to zżera, tak? Te drużyna. Tak, na to darmowe, żeby tylko brać, dawać. A teraz coraz mniej dzieci się rodzi. Od 800. Pewnie, że nie. Oni myśleli, że jak dadzą 800, to będą dzieci się rodziły, że za 800 to wychowają dziecko, wykształcić. Ktoś zarabia na przykład 10 tysięcy. Powinien mieć 800? Nie. A nie pracujący, jak dwójka nie pracuje? Też nie. Powinni iść do pracy. Czyli najpierw dać pracę, dopiero można rozdawać. Oczywiście. Bo teraz opłaca się, ktoś ma trójkę, czwórkę, pójdzie do pracy? Rozleniwia to według pani takie 800?